Wtorek 9 stycznia, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Broker. Zapraszam na poranny briefing wideo. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest raczej nudny, nie ma w nim żadnych istotnych danych, które mogłyby mieć realny wpływ na kurs najważniejszych walut czy surowców. Także można od razu przejść do analizy technicznej. Zaczniemy może od tego, że od rana obserwujemy wzrost wartości dolara amerykańskiego, a wszystko to przez zwyżkę rentowności amerykańskich obligacji. 10-letnie rentowności przebiły poziom 2,50 i właśnie to może być powodem wzrostów. Widzimy to na przykład na USDCADzie, który zdołał wybronić wsparcie 3,1,23,90, na które składało się zniesienie Fibonacci'ego 61,8% oraz zasięg wynikający z formacji potrójnego szczytu. Na wykresie dziennym rysuje się już trzecia świeca z knotem u dołu, także można założyć w najbliższym czasie zwyżkę kursu, dla której kluczowym oporem będzie poziom 1,2730, czyli dolna banda widocznej tutaj konsolidacji. Scenariusz ten wspiera także oscylator stochastyczny, który jest bardzo bliski wyjścia ze strefy wyprzedania. Dalej mamy euro-dolara, który przebija się przez wsparcie w rejonie 1,1950. Bariera ta złożona była ze zniesień Fibonacci'ego 38,2%, 50% oraz lokalnego szczytu z końca listopada. Trwałe zamknięcie świecy 4-godzinowej poniżej tego poziomu pozwoli na pogłębienie zniżki w kierunku 1,19, gdzie znajdziemy zniesienie 50% oraz lokalny szczyt z drugiej połowy grudnia. Oporem natomiast pozostaje 1,20, czyli okrągły poziom oraz dołek z początku stycznia. Na koniec euro-PLN, który kontynuuje wzrosty i można powiedzieć, że wybronił wsparcie przy 4,15, czyli zeszłoroczne dołki. Można zatem spodziewać się kontynuacji zwyżki w kierunku górnej bandy naruszonego kanału spadkowego i są to okolice poziomu 4,19. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.